mówię panu, jeżeli to się nie stanie, teraz, tutaj się nie wydarzy, to się po prostu nie wydarzy. Niech pani nie jedzie. Nie, odchodzę. Koniec. Konrad miał atak serca. Panie doktorze, to jest mój przyjaciel. On jest ze mną całe moje życie. Proszę mi obiecać, że zrobię pan wszystko, co w pana mocy, żeby mu pomóc. Wyjdzie z tego. Musi tylko zmienić dietę, bo ma bardzo złe krążenie. Życie jest takie kruche. No, nie można marnować ani chwili. Tak. Bo nigdy nie wiadomo, czy to przypadkiem nie jest na przykład taka jakby ostatnia chwila. Konrad, jeżeli ja o tym z kimś nie porozmawiam, to ja dostanę zawrotów głowy. A pańskie zdrowie jest dla nas priorytetem. Super. Słuchaj, ja wtedy w szpitalu, ja i panna Maj, ja straciłem panowanie nad sobą. Rzuciłem ją na łóżko. No, ja ją prawie pożarłem. Mówię ci, był taki... Mhm. Taki delikatny. Mm. Jak owieczka. Hmm? Jakbym się czymś upił. Jakbym dostał zawrotów głowy. Usiadł na strzykawce ze środkiem uspokajającym. Nawet tego nie zauważył. To jej spojrzenie na mnie tak podziałało, że ja zapomniałem, jak ja się nazywam. Porębek spojrzał mi prosto w oczy. Mam nadzieję, że nie miałam śpiochów. To dobra, Franka, ale co było potem? Potem. Co? Potem. No. Potem przeszliśmy do drugiego etapu. No wiesz, o czymś takim to ja mogę tylko pomarzyć. O czymś takim? Mogę jedynie pomarzyć. No Wady, ja nie wiem, do czego by doszło, gdyby Karolina wtedy nie weszła. Powiedz mi, jak się powstrzymać, kiedy chce się z tobą kochać tak piękna kobieta, co? Niech się pan obudzi. Przynajmniej ja tak zawsze robię. Tylko wiesz, ona sobie pewnie teraz za dużo coś wyobraża, ja nie wiem, co mam zrobić, no. Niech pan powie, że ją kocha i niech się pan oświadczy. Albo niech pan wymyśli jakiś zastępczy temat. Coś na przykład zmiana wystroju wnętrz, żeby zyskać na czasie. To jest świetny pomysł. To jest bardzo Konrad. Dzięki, tak zrobię. Ja już naprawdę muszę iść. Ale Jolka, no dlaczego? W końcu jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Komu mam się wygadać, jeżeli nie tobie? Dawaj! Ja tak sobie o nas myślałem. Myślałem o naszym związku. O tym, jak to wszystko między nami napęczniało. Wow, związku i napęczniało w jednym zdaniu. Mam zamawiać kamerę na wesele? I rozmawiałam o nas z Konradem i on zasugerował, żeby znaleźć jakiś temat zastępczy, żeby to wszystko spowolnić. Zwolnił go pan? Ja powiedziałem mu, że to nie ma żadnego sensu. Niech ten związek kwitnie. Panna Maj to piękna, urocza, olśniewająca, fantastyczna, ciepła, bystra kobieta. Ta kuchnia jest obskurna. Co? Jakbyśmy jej dawno nie odnawiali, no. Zajmie się tym pani? Ja? Świetnie. A więc zmieniamy wystrój kuchni. Niech się pani w ogóle nie śpieszy. W ogóle. To może potrwać tygodniami, miesiącami, ba! Nawet półtora roku. Niech pani spojrzy na ten okap. O Boże, naprawdę? Panie Skalski.
Rozumiem. Czyli przechlapane. Niespodzianka! Jabłecznik z kruszonką. A jaka to niespodzianka? Udało ci się go donieść w jednym kawałku? Ale ci się język wyostrzył, Franiu, prawie skalska. Nie, mamo, przestań. Nic z tego nie będzie. Skalski nie chce tego dalej ciągnąć. Powiem ci nawet, że wymyślił mi dodatkowe zajęcie, żeby mieć święty spokój. Znaczy, trzeba go będzie wziąć siłą. Co mam, rzucić się na kolana, klęczeć i błagać go, jak jakaś desperatka? Chociaż z drugiej strony, powiem ci, mogłabym spróbować. Nie, jeżeli on myśli, że jakimś durnym przemeblowaniem uda mu się zmienić bieg całej sprawy... Ale co, to on ci pozwolił urządzić swój dom? Jezu, znaczy, będzie polegał na twoim guście. Będziesz mogła wybrać meble, kolory. No Franiu, a powiedz mi, a konkretnie o jaki pokój chodzi? O ten z lodówką. Znaczy sypialnia. Kuchnia. A, no to widzisz, serce domu. Modlitwy wysłuchane. W ten sposób pan Skalski pokazał, że chce przenieść wasz związek na kolejny etap. Wiesz co, ja już bym wolała, żeby to był ten ostatni etap. Ty masz na myśli ślub, co? Niech tak będzie, mamo. Boże, ja jestem taka podniecona. Naprawdę. Jezus. Co zrobisz? No bo to nie będzie pasowało do nowego wystroju, prawda? Bardzo jestem podniecona. Ty wiesz, że ty będziesz miała obrączkę na palcu, zanim ja zdążę zapytać, czy wasza firma przewozi lodówki? To kiedy lekarz pozwoli ci znów pracować? Może za miesiąc. Albo za 6 miesięcy. A może dopiero za rok? Pragnę przypomnieć, że do szkoły z internatem nie poszłam tylko i wyłącznie dlatego, że mamy kamerdynera. Pan Nowaj, pani nie powinna tego dźwigać sama. Konrad. Małgosiu. Adaś? Zuzia. Franiu. Spoko, spoko, kochani. Siedźcie. 90. Co ty robisz? Czy matce nie wolno odwiedzić już własnej córki? Ty po co to targałaś? Przecież uczyłam, że masz męczyć palec, a nie całą rękę. Zadzwoń po kuzynkę Stefę, ona w końcu jest dekoratorką, odnowiła całe łazienki królewskie. Nie łazienki, tylko łazienkę, a poza tym nie królewskie, tylko na królewskiej u starej Kłopockiej. Mamo, muszę udowodnić Skalskiemu, że potrafię być idealną żoną. Tak, i zachorować się na śmierć. Żona Skalskiego sama urządziła cały ten dom. No właśnie. Co się z nią stało? Nie. Najpierw ustalmy, co powiedziałaś Stefie, żebym nie wyszła na kompletną idiotkę. To jest mój dom, Skalski jest moim mężem, a Kondzio osobistym kamerdynerem. Nie, powiedziałam, że jesteś tutaj nianią. Naćpałaś się, kobieto? Mi uszminkowałaś bolerko od Versace? O, kochanie, całe szczęście, dzisiaj go nie założyłaś. Opowiadaj, co u twojej siostry? Ta zdzina powinna zgnić w więzieniu. Od roku wisi mi 300 za wykupienie jej auta z policyjnego parkingu. Pudernica jedna tu. Ale czekaj, dlaczego po prostu jej tego nie powiesz, no? Bo jestem zbyt miła. To ja ci teraz powiem, kogo ja widziałam tydzień temu na Puławskiej. Naszą kuzyneczkę Judytę. Wiesz, z kim się obściskiwała? Z mężem tego Wiśniewskiego. Dopiero teraz mi to mówisz? Nie lubię plotek, wiesz? A co u twojego ojca? Nadal w sanatorium. Mamo, przestań. No co? A ja nie jestem miła i lubię poplotkować. Kolany, Stefa, strasznie mi przykro, że rozstaliście się z Tadziem, ale właściwie dlaczego cię zostawił? A dlaczego myślisz, że to on zerwał? Dobra, w takim razie dlaczego to ty go zostawiłaś?
Przecież nie mogła być z kimś, kto mnie rzucił. Mam tu próbkę tapety do twojej nowej kuciny. O kurczę, ostrygi? No, nawet nie wiesz, jak trudno je włożyć do kserokopiarki. Powiedziałaś, że chcesz podgrzać atmosferę między tobą a Skalskim. Ale kochanie, od tego można dostać oczopląsu. To afrodyzjak. Robią z tego kiecki? Wzruszyłam się. Ta tapeta przypomina mi Tadzia. Czar. Drewniany zegar nad wejściem. Z porożami jelenia. Afrodyzjak jak malowanie. Ale czekaj, czekaj, kochanie. Od kiedy to rogi są pobudzające? O rogaczach nie słyszałaś? Będzie się dla ciebie starał, żebyś mu rogów nie przyprawiła. Jak ja tęsknię za Tadziem. Szafka! Jezus Maria, co to jest? Co ty masz, manię przemeblowawczą, czy co? Franiu, byłam pewna, że Tadzio jest tym jedynym. Jak tylko się poznaliśmy, od razu chciałam iść na operację plastyczną nosa, odessać sobie tłuszcz z brzucha i powiększyć piersi. O Jezu, to dobrze, że sobie nie zrobiłaś, kochanie. To znaczy, że tak naturalnie sobie zrobiłaś. Bo powiem ci, świetnie wyglądasz, kochanie. Wyglądasz świetnie, dobrze, że nic nie robiłaś. No. Nieprawda? Ale oczywiście, tak. Nieprawda. Tak, tak. Wiesz, Raniu, ja myślę, że Tadeusz mnie kocha. I powiem ci, kochanie, więcej. Wróci do ciebie tak, jak Skalski wróci do mnie. I powiem ci, Bóg mi świadkiem, że nigdy do niczego go nie zmuszałam. Daj mu trochę więcej czasu. Ale jakiego czasu? Przez 4 lata się znaliśmy, zanim przeszliśmy do drugiego etapu. Mm. Dopiero po tym mnie rzucił. Znaczy, nie tak od razu po. Najpierw kazał mi przemeblować pokój. O Boże! Skalski kazał mi przemeblować całą kuchnię właśnie po tym, jak przeszliśmy do drugiego etapu. Dlaczego? Dlaczego on jest taki? Dlaczego on mnie tak traktuje? Raniu! Przecież to nie chodzi o ciebie. Ci przeklęci mężczyźni po prostu tacy są. No dobra, ale właśnie dlaczego podobają mi się jakieś takie? Dlaczego nie podobają mi się pewne siebie, dynamiczne kobiety? Podobają. Tylko te 20-letnie. A co mają zrobić takie 29-letnie, jak my? Boże, skoro nam jest tak trudno, żeby znaleźć sobie męża, to co dopiero mogą powiedzieć starsze babki? Możecie mi pogratulować. Wychodzę za mąż. O matko. Chyba z 15 karatów. Co najmniej 15 Stefa. I to jest ten mniejszy. Ten też od niego dostałam. Tak to jest. Wziąć sobie za męża 90-latka. Zapomniał, że wcześniej ten mi kupił. O mój Boże. O matko, babciu, naprawdę, ten twój Czesław ma niezły gust. Jaki Czesław? No, twój narzeczony. To ja jestem zaręczona? Jezu, ja muszę powiedzieć dziewczynom. Jaćka! Wieśka! Ja jestem... zaręczona! Nie wierzę. Nie wierzę, Stefa. Powiedz mi. Powiedz mi, o co w tym chodzi. Moja 85-letnia babcia wychodzi za mąż. Co ona ma, czego my nie mamy, kochanie? Sztuczną szczękę? O mój Boże. O mój Boże, Skalski mnie zostawia. Zobacz. Zobacz, to jest jego ukochany imbryk do kawy. O, Ben! Nie mogę w to uwierzyć. To chyba jest więcej warte. O, tak, kochanie, wiesz, to może być więcej warte. Tak, to jest drogie. Mężczyźni! Kto ich potrzebuje? Nikt, kochanie, nikt. Wynocha, sio, do domu. Czekaj. Tadziu? O, Tadziu! Gotowy? Trzymaj! Mam już trochę! Trzymaj!
Ile zrobiłem? Jeden. Może zrobimy przerwę na lunch? Co ty robisz? Tato, kazałeś mi go trzymać za spocone łydy, kiedy robi brzuszki. On ma na sobie super luźne shorty. Rozumiesz? Adam, Konrad jest po zawale. Musimy mu pomagać. Zorientuję się, że tu jestem. Panie Skalski, wystygła mi herbata. Mógłby pan... Franka, ale co ty mówisz? No przecież pan Skalski cię nie rzuci. Przecież twoje życie nie jest lustrzanym odbiciem życia Stefy. A czy ona wciąż ma tą przygłupią przyjaciółkę? Rzuci mnie jak nic. Franka, ale tak, ta kuchnia, słuchaj, ona ci wyszła super. Naprawdę super, tylko te ostrygi coś tak słabo działają, wiesz? Rany boskie. Widzę, że ćwiczenia ci służą. Wpadnę do ciebie o 8:00, tylko załóż coś... Satyny? Pani Jolu, ta bluzeczka jest super. Cieszę się, że jednak komuś przydała się moja nowa kocina. Piękna jest. Cześć, kuzynko! Zgadnij, kto właśnie byczy się na Kanarach. O, Tadziu. Dobrze. Boże, Jolka. Stefa jest znowu z Tadziem, czyli ja będę ze Skalskim. Wiesz, Franiu, będziesz musiała znaleźć sobie nową dekoratorkę wnętrz. Tadeusz chce, żebym rzuciła pracę. Nie będę pracować! Tacio powiedział, że od moich projektów robiło mu się niedobrze. Nazwał mnie swoją destruktorką wnętrz. Właśnie dlatego ze mną zerwał. Wyobrażasz sobie? Boże, Jolka. O Boże, co? Jolka. Co? Co mi tu... Co to jest w ogóle? Wynocha mi stąd, sio. Nie możemy. Ale co nie możemy? W ogóle kim pan jest? Pani Skalska. O mój Boże. Jasnowidz! Daj Boże, Jolka! Daj Boże! O, w końcu kuchnia. Mój ulubiony pokój w tym domu. Witamy w rodzinie Majów. Może powinniśmy tu zacząć jeść kolację. Albo deserki. Albo... Więc jak? Podoba się? Ja to... Oczywiście, że mi się podoba. Powinienem panią przerobić w jadalni. Znaczy poprosić panią o przerobienie jadalni. Niech pan uważa, panie Skalski, bo to bardzo niebezpieczny krok. Muszę mieć coś do kawy. Nie przeszkadzajcie sobie. Na czym skończyliśmy? Wracając do tego, co wydarzyło się w szpitalu. O nie, nie, panie Skalski, naprawdę, niech pan się tym nie przejmuje. Ja rozumiem, dlaczego pan wymyślił całe to przemeblowanie, ale spokojnie, naprawdę, może pan o wszystkim zapomnieć. Moja Frania, moja maj, naj, naj. To się już tutaj nie przyda, tak?
Nie wierzę, nie wierzę. Stefa, powiedz mi. Powiedz mi, o co w tym chodzi. Moja 85-letnia babcia wychodzi za mąż. Co ona ma, czego my nie mamy, kochanie? Sztuczną szczękę? O mój Boże. O mój Boże, Zgalski mnie zostawia. Zobacz, zobacz, to jest jego ukochany imbryk do kawy. O, nie mogę w to uwierzyć. To chyba jest więcej warte. O, tak, kochanie, wiesz, to może być więcej warte. Tak, to jest drogie. Mężczyźni! Kto ich potrzebuje? Nikt, kochanie, nikt. Wynocha, sio, do domu. Czekaj. Tadziu? O, Tadziu! Gotowy? Trzymaj! Mamuś, trzymaj! Ile zrobiłem? Jeden. Może zrobimy przerwę na lunch? Mi go trzymać za spocone łydy, kiedy robi brzuszki. On ma na sobie super luźne szorty. Rozumiesz? Adam, Konrad jest po zawale. Musimy mu pomagać. Tatusiu! Cicho, zorientuję się, że tu jestem. Panie Skarski, wystygła mi herbata. Mógłby pan... Franka, ale co ty mówisz? No przecież pan Skalski cię nie rzuci. Przecież twoje życie nie jest lustrzanym odbiciem życia Stefy. A czy ona wciąż ma tą przygłupią przyjaciółkę? Rzuci mnie jak nic. Franka, ale tak, ta kuchnia, słuchaj, ona ci wyszła super. Naprawdę super, tylko te ostrygi coś tak słabo działają, wiesz? Rany boskie. Widzę, że ćwiczenia ci służą. Wpadnę do ciebie o 8:00, tylko załóż coś. Satyny? Pani Jolu, ta bluzeczka jest super. Cieszę się, że jednak komuś przydała się moja nowa kocina. Piękna jest. Cześć, co robisz? No bo to nie będzie pasowało do nowego wystroju, prawda? Bardzo jestem podniecona. Ty wiesz, że ty będziesz miała obrączkę na palcu, zanim ja zdążę zapytać, czy wasza firma przewozi lodówki? To kiedy lekarz pozwoli ci znów pracować? Może za miesiąc. Albo za 6 miesięcy. A może dopiero za rok. Pragnę przypomnieć, że do szkoły z internatem nie poszłam tylko i wyłącznie dlatego, że mamy kamerdynera. Pan Nowaj, pani nie powinna tego dźwigać sama. Konrad. Małgosiu. Adaś. Zuzia. Praniu. Spoko, spoko, kochani. Siedźcie. 90. Co ty robisz? Czy matce nie wolno odwiedzić już własnej córki? Ty po co to targałaś? Przecież uczyłam, że masz męczyć palec, a nie całą rękę. Zadzwoń po kuzynkę Stefę. Ona w końcu jest dekoratorką. Odnowiła całe łazienki królewskie. Nie łazienki, tylko łazienkę, a poza tym nie królewskie, tylko na królewskiej u starej Kłopockiej. Mamo! Muszę udowodnić Skalskiemu, że potrafię być idealną żoną. Tak, i zaharować się na śmierć. Żona Skalskiego sama urządziła cały ten dom. No właśnie. Co się z nią stało?
zajmuje. Najpierw ustalmy, co powiedziałaś Stefie, żebym nie wyszła na kompletną idiotkę. To jest mój dom, Skalski jest moim mężem, a Kondzio osobistym kamerdynerem. Nie, powiedziałam, że jesteś tutaj nianią. Naćpałaś się, kobieto? Mi uszminkowałaś bolerko od Bersacze. O, kochanie, całe szczęście. Dzisiaj go nie założyłaś. Opowiadaj, co u twojej siostry. Ta zdzina powinna zgnić w więzieniu. Od roku wisi mi 300 za wykupienie jej auta z policyjnego parkingu. Pudernica jedna. Fu. Ale czekaj, dlaczego po prostu jej tego nie powiesz, no? Bo jestem zbyt miła. To ja ci teraz powiem, kogo ja widziałam tydzień temu na Puławskiej. Naszą kuzyneczkę Judytę. Wiesz, z kim się obściskiwała? Z mężem tego Wiśniewskiego. Dopiero teraz mi to mówisz? Nie lubię plotek, wiesz? A co u twojego ojca? Nadal w sanatorium. Mamo, przestań. No co? A ja nie jestem miła i lubię poplotkować. Kochany Stefa, strasznie mi przykro, że rozstaliście się z Tadziem, ale właściwie dlaczego cię zostawił? A dlaczego myślisz, że to on zerwał? Dobra, w takim razie dlaczego to ty go zostawiłaś? Przecież nie mogła być z kimś, kto mnie rzucił. Mam tu próbkę tapety do twojej nowej kuczyny. O kurczę. Panie Skalski, zawsze marzyłam, że kiedyś będziemy razem. Ale mówię panu, jeżeli to się nie stanie, teraz, tutaj się nie wydarzy, to się po prostu nie wydarzy. Niech pani nie jedzie. Nie, odchodzę. Koniec. Konrad miał atak serca. Panie doktorze, to jest mój przyjaciel. On jest ze mną całe moje życie. Proszę mi obiecać, że zrobi pan wszystko, co w pana mocy, żeby mu pomóc. Wyjdzie z tego. Musi tylko zmienić dietę, bo ma bardzo złe krążenie. Życie jest takie kruche. No, nie można marnować ani chwili. Tak. Bo nigdy nie wiadomo, czy to przypadkiem nie jest na przykład taka jakby ostatnia chwila. Konrad, jeżeli ja o tym z kimś nie porozmawiam, to ja dostanę zawrotu w głowy. A pańskie zdrowie jest dla nas priorytetem. Super. Słuchaj, ja wtedy w szpitalu, ja i panna Maj, ja straciłem panowanie nad sobą. Rzuciłem ją na łóżko. Ja ją prawie pożarłem. Mówię ci, był taki... Mm. Taki delikatny. Mm. Jak owieczka. Mm? Jakbym się czymś upił. Jakbym dostał zawrotu w głowy. Usiadł na strzykawce ze środkiem uspokajającym. Nawet tego nie zauważył. To jej spojrzenie na mnie tak podziałało, że ja zapomniałem, jak ja się nazywam. Porębak spojrzał mi prosto w oczy. Mam nadzieję, że nie miałam śpiochów. Dobra, Franka, ale co było potem? Potem? Co? Potem? No. Potem przeszliśmy do drugiego etapu. No wiesz, o czymś takim to ja mogę tylko pomarzyć. O czymś takim mogę jedynie pomarzyć. Naprawdę, ja nie wiem, do czego by doszło, gdyby Karolina wtedy nie weszła. Powiedz mi, jak się powstrzymać, kiedy chce się z tobą kochać tak piękna kobieta, co? Niech się pan obudzi. Przynajmniej ja tak zawsze robię. Tylko wiesz, ona sobie pewnie teraz za dużo coś wyobraża, ja nie wiem, co mam zrobić, no. Niech pan... Powie, że ją kocha i niech się pan oświadczy. Albo niech pan wymyśli jakiś zastępczy temat. Coś na przykład zmiana wystroju wnętrz, żeby zyskać na czasie. To jest świetny pomysł. To jest bardzo kurwa. Dzięki, tak zrobię. Ona ma swój styl, co rozbraja wszystkich. Ona to...
intrygi? No, nawet nie wiesz, jak trudno je włożyć do kserokopiarki. Powiedziałaś, że chcesz podgrzać atmosferę między tobą a Skalskim. Ale kochanie, od tego można dostać oczopląsu. To afrodyzjak. Robią z tego kiecki? Wzruszyłam się. Ta tapeta przypomina mi Tadzia. Czar. Drewniany zegar nad wejściem. Z porożami jelenia. Afrodyzjak jak malowanie. Ale czekaj, czekaj, kochanie. Od kiedy to rogi są pobudzające? O rogaczach nie słyszałaś? Będzie się dla ciebie starał, żebyś mu rogów nie przyprawiła. Jak ja tęsknię za Tadziem. Sawka! Jezus Maria, co to jest? Co ty masz, manię przemeblowawczą, czy co? Praniu, byłam pewna, że Tadzio jest tym jedynym. Jak tylko się poznaliśmy, od razu chciałam iść na operację plastyczną nosa, odessać sobie tłuszcz z brzucha i powiększyć piersi. O Jezu, to dobrze, że sobie nie zrobiłaś, kochanie. To znaczy, że tak naturalnie sobie zrobiłaś. Bo powiem ci, świetnie wyglądasz, kochanie. Wyglądasz świetnie, dobrze, że nic nie robiłaś. No. Nieprawda? Ale oczywiście, tak. Nieprawda. Tak, tak. Wiesz, Raniu, ja myślę, że Tadeusz mnie kocha. I powiem ci, kochanie, więcej. Wróci do ciebie tak, jak Skalski wróci do mnie. I powiem ci, Bóg mi świadkiem, że nigdy do niczego go nie zmuszałam. Daj mu trochę więcej czasu. Ale jakiego czasu? Przez 4 lata się znaliśmy, zanim przeszliśmy do drugiego etapu. Mm. Dopiero po tym mnie rzucił. Znaczy, nie tak od razu po. Najpierw kazał mi przemeblować pokój. O Boże! Skalski kazał mi przemeblować całą kuchnię właśnie po tym, jak przeszliśmy do drugiego etapu. Dlaczego? Dlaczego on jest taki? Dlaczego on mnie tak traktuje? Raniu! Przecież to nie chodzi o ciebie. Przecież ci przeklęci mężczyźni po prostu tacy są. No dobra, ale właśnie dlaczego podobają mi się jakieś takie? Dlaczego nie podobają mi się pewne siebie, dynamiczne kobiety? Podobają. Tylko te 20-letnie. A co mają zrobić takie 29-letnie, jak my? Boże, skoro nam jest tak trudno, żeby znaleźć sobie męża, to co dopiero mogą powiedzieć starsze babki? Możecie mi pogratulować. Wychodzę za mąż. O matko. Chyba z 15 karatów. Co najmniej 15 Stefa. I to jest ten mniejszy. Ten też od niego dostałam. Tak to jest. Wziąć sobie za męża 90-latka. Zapomniał, że wcześniej ten mi kupił. O mój Boże. O matko, babciu, naprawdę, ten twój Czesław ma niezły gust. Jaki Czesław? No, twój narzeczony. To ja jestem zaręczona? Jezu, ja muszę powiedzieć dziewczynom. Jaćka, Wieśka, ja jestem zaręczona. Jak rozbawić bliski? Ale Frania, już naprawdę muszę iść. Ale Jolka, no dlaczego? W końcu jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Komu mam się wygadać, jeżeli nie tobie? Dawaj! Ja tak sobie o nas myślałem. Myślałem o naszym związku. O tym, jak to wszystko między nami napęczniało. Wow, związku i napęczniało w jednym zdaniu. Mam zamawiać kamerę na wesele? I rozmawiam o nas z Konradem i on zasugerował, żeby znaleźć jakiś temat zastępczy, żeby to wszystko spowolnić. Zwolnił go pan? Ja nie, ja powiedziałem mu, że to nie ma żadnego sensu. Niech ten związek kwitnie. Panna Maj to piękna, urocza, olśniewająca, fantastyczna, ciepła, bystra kobieta. Ta kuchnia jest obskurna. Co? Jakbyśmy jej dawno nie odnawiali, no. Zajmie się tym pani? Ja? Świetnie! A więc zmieniamy wystrój kuchni. Niech się pani w ogóle nie śpieszy. W ogóle. To może potrwać tygodniami, miesiącami, ba! Nawet półtora roku. Niech pani spojrzy na ten okap.
O Boże, naprawdę? Panie Skalski. A. Rozumiem. Czyli przechlapane. Niespodzianka! Jabłecznik z kruszonką. A jaka to niespodzianka? Udało ci się go donieść w jednym kawałku? Ale ci się język wyostrzył, Franiu, prawie Skalska. Nie, mamo, przestań. Nic z tego nie będzie. Skalski nie chce tego dalej ciągnąć. Powiem ci nawet, że wymyślił mi dodatkowe zajęcie, żeby mieć święty spokój. Znaczy, trzeba go będzie wziąć siłą. Co mam, rzucić się na kolana, klęczeć i błagać go, jak jakaś desperatka? Chociaż z drugiej strony, powiem ci, mogłabym spróbować. Nie, jeżeli on myśli, że jakimś durnym przemeblowaniem uda mu się zmienić bieg całej sprawy... Ale co, to on ci pozwolił urządzić swój dom? Jezu, znaczy, będzie polegał na twoim guście. Będziesz mogła wybrać meble, kolory. No Franiu, a powiedz mi, a konkretnie o jaki pokój chodzi? O ten z lodówką. Znaczy sypialnia. Kuchnia. A, no to widzisz, serce domu. Modlitwy wysłuchane. W ten sposób pan Skalski pokazał, że chce przenieść wasz związek na kolejny etap. Wiesz co, ja już bym wolała, żeby to był ten ostatni etap. Ty masz na myśli ślub, co? Niech tak będzie, mamo. Boże, ja jestem taka podniecona. Mówię panu, jeżeli to się nie stanie teraz, tutaj się nie wydarzy, to się po prostu nie wydarzy. Niech pani nie jedzie. Nie, odchodzę. Koniec. Konrad miał atak serca. Panie doktorze, to jest mój przyjaciel. On jest ze mną całe moje życie. Proszę mi obiecać, że zrobi pan wszystko, co w pana mocy, żeby mu pomóc. Wyjdzie z tego. Musi tylko zmienić dietę, bo ma bardzo złe krążenie. Życie jest takie kruche. No, nie można marnować ani chwili. Tak. Bo nigdy nie wiadomo, czy to przypadkiem nie jest na przykład taka jakby ostatnia chwila. Konrad, jeżeli ja o tym z kimś nie porozmawiam, to ja dostanę zawrotów głowy. A pańskie zdrowie jest dla nas priorytetem. Super. Słuchaj, ja wtedy w szpitalu, ja i panna Maj, ja straciłem panowanie nad sobą. Rzuciłem ją na łóżko. Ja ją prawie pożarłem. Mówię ci, był taki... No. Taki delikatny. Mm. Jak owieczka. Mm. Jakbym się czymś upił. Jakbym dostał zawrotu w głowy. Usiadł na strzykawce ze środkiem uspokajającym. Nawet tego nie zauważył. To jej spojrzenie na mnie tak podziałało, że ja zapomniałem, jak ja się nazywam. Porębek spojrzał mi prosto w oczy. Mam nadzieję, że nie miałam śpiochów. To dobra, Franka, ale co było potem? Potem? Co? Potem? No. Potem przeszliśmy do drugiego etapu. No wiesz, o czymś takim to ja mogę tylko pomarzyć. O czymś takim mogę jedynie pomarzyć. Naprawdę, ja nie wiem, do czego by doszło, gdyby Karolina wtedy nie weszła. Powiedz mi, jak się powstrzymać, kiedy chce się z tobą kochać tak piękna kobieta, co? Niech się pan obudzi. Przynajmniej ja tak zawsze robię. Tylko wiesz, ona sobie pewnie teraz za dużo coś wyobraża, ja nie wiem, co mam zrobić, no. Niech pan powie, że ją kocha i niech się pan oświadczy. Albo niech pan wymyśli jakiś zastępczy temat. Coś na przykład zmiana wystroju wnętrz, żeby zyskać na czasie. To jest świetny pomysł. To jest bardzo Konrad. Dzięki, tak zrobię. Ona ma swój styl, co rozbraja wszystkich. Ona dobrze
Frania, już naprawdę muszę iść. Ale Jolka, no dlaczego? W końcu jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Komu mam się wygadać, jeżeli nie tobie? Dawaj! Ja tak sobie o nas myślałem. Myślałem o naszym związku, o tym, jak to wszystko między nami napęczniało. Wow, związku i napęczniało w jednym zdaniu. Mam zamawiać kamerę na wesele? I rozmawiałem o nas z Konradem i on zasugerował, żeby znaleźć jakiś temat zastępczy, żeby to wszystko spowolnić. Zwolnił go pan? Ja powiedziałem mu, że to nie ma żadnego sensu. Niech ten związek kwitnie. Panna Maj to piękna, urocza, olśniewająca, fantastyczna, ciepła, bystra kobieta. Ta kuchnia jest obskurna. Co? Jakbyśmy jej dawno nie odnawiali, no. Zajmie się tym pani? Ja? Świetnie! A więc zmieniamy wystrój kuchni. Niech się pani w ogóle nie śpieszy. W ogóle. To może potrwać tygodniami, miesiącami, ba! Nawet półtora roku. Niech pani spojrzy na ten okat. O Boże, naprawdę? Panie Skalski. A. Rozumiem. Czyli przechlapane. Niespodzianka! Jabłecznik z kruszonką. A jaka to niespodzianka? Udało ci się go donieść w jednym kawałku? Ale ci się język wyostrzył, Franiu, prawie Skalska. Nie, mamo, przestań. Nic z tego nie będzie. Skalski nie chce tego dalej ciągnąć. Powiem ci nawet, że wymyślił mi dodatkowe zajęcie, żeby mieć święty spokój. Znaczy, trzeba go będzie wziąć siłą. Co mam, rzucić się na kolana, klęczeć i błagać go, jak jakaś desperatka? Chociaż z drugiej strony, powiem ci, mogłabym spróbować. Nie, jeżeli on myśli, że jakimś durnym przemeblowaniem uda mu się zmienić bieg całej sprawy... Ale co, to on ci pozwoli urządzić swój dom? Jezu. Znaczy, będzie polegał na twoim guście. Będziesz mogła wybrać meble, kolory. No Franiu, a powiedz mi, a konkretnie o jaki pokój chodzi? O ten z lodówką. Znaczy sypialnia. Kuchnia. A, no to widzisz serce domu. Modlitwy wysłuchane. W ten sposób pan Skalski pokazał, że chce przenieść wasz związek na kolejny etap. Wiesz co? Ja już bym wolała, żeby to był ten ostatni etap. Ty masz na myśli ślub, co? Niech tak będzie, mamo. Boże, ja jestem taka podniecona. Naprawdę. Jezus. Co ty robisz? No bo to nie będzie pasowało do nowego wystroju, prawda? Bardzo jestem podniecona. Ty wiesz, że ty będziesz miała obrączkę na palcu, zanim ja zdążę zapytać, czy wasza firma przewozi lodówki? To kiedy lekarz pozwoli ci znów pracować? Może za miesiąc. Albo za 6 miesięcy. A może dopiero za rok. Pragnę przypomnieć, że do szkoły z internatem nie poszłam tylko i wyłącznie dlatego, że mamy kamerdynera. Pani nie powinna tego dźwigać sama. Konrad? Małgosiu. Adaś? Żuzia. Praniu. Spoko, kochani. Siedźcie. 90. Co ty robisz? Czy matce nie wolno odwiedzić już własnej córki? Ty po co to targałaś? Przecież uczyłam, że masz męczyć palec, a nie całą rękę. Zadzwoń po kuzynkę Stefę, ona w końcu jest dekoratorką. Odnowiła całe łazienki królewskie. Nie łazienki, tylko łazienkę, a poza tym nie królewskie, tylko na królewskiej u starej Kłopockiej. Mamo! Muszę udowodnić Skalskiemu, że potrafię być idealną żoną. Tak, i zaharować się na śmierć. Żona Skalskiego sama urządziła cały ten dom. No właśnie. Co się z nią stało? Mówię,
Najpierw ustalmy, co powiedziałaś Stefie, żebym nie wyszła na kompletną idiotkę. To jest mój dom, Skalski jest moim mężem, a Kądzio o osobistym kamerdynerem. Nie, powiedziałam, że jesteś tutaj nianią. Naćpałaś się, kobieto? Nie uszminkowałaś bolerko od Versace? O, kochanie, całe szczęście, dzisiaj go nie założyłaś. Opowiadaj, co u twojej siostry? Ta zdzina powinna zgnić w więzieniu. Od roku wisi mi 300 za wykupienie jej auta z policyjnego parkingu. Pudernica jedna tfu. Ale czekaj, dlaczego po prostu jej tego nie powiesz, no? Bo jestem zbyt miła. To ja ci teraz powiem, kogo ja widziałam tydzień temu na Puławskiej. Naszą kuzyneczkę Judytę. Wiesz, z kim się obściskiwała? Z mężem tego Wiśniewskiego. Dopiero teraz mi to mówisz? Nie lubię plotek, wiesz? A co u twojego ojca? Nadal w sanatorium. Mamo, przestań. No co? A ja nie jestem miła i lubię poplotkować. Kochany Stefa, strasznie mi przykro, że rozstaliście się z Tadziem, ale właściwie dlaczego cię zostawił? A dlaczego myślisz, że to on zerwał? Dobra, w takim razie dlaczego to ty go zostawiłaś? Przecież nie mogła być z kimś, kto mnie rzucił. Mam tu próbkę tapety do twojej nowej kuciny. O kurczę, ostrygi? No, nawet nie wiesz, jak trudno je włożyć do kserokopiarki. Powiedziałaś, że chcesz podgrzać atmosferę między tobą a Skalskim. Ale kochanie, od tego można dostać oczopląsu. To afrodyzjak. Robią z tego kiecki? Wzruszyłam się. Ta tapeta przypomina mi Tadzia. Czar. Drewniany zegar nad wejściem. Z porożami jelenia. Afrodyzjak jak malowanie. Ale czekaj, kochanie, od kiedy to rogi są pobudzające? O rogaczach nie słyszałaś? Będzie się dla ciebie starał, żebyś mu rogów nie przyprawiła. Jak ja tęsknię za Tadziem. Szafka! Jezus Maria, co to jest? Co ty masz, manię przemeblowawczą, czy co? Franiu, byłam pewna, że Tadzio jest tym jedynym. Jak tylko się poznaliśmy, od razu chciałam iść na operację plastyczną nosa, odessać sobie tłuszcz z brzucha i powiększyć piersi. O Jezu, to dobrze, że sobie nie zrobiłaś, kochanie. To znaczy, że tak